Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Kulochłosta, w której to będę chłostała paznokciowe prace widzów, którzy chcieliby się dowiedzieć, co mogliby poprawić w swoich paznokciach, w swoich pracach. Zaczynamy. Krzysztof, dajesz intro. Krzysztof, dzięki za intro. Rozpoczynamy dzisiaj od Julia Matołka. Hej, jestem Julia, mam 23 lat. Jestem z okolic Pleszewa. Pleszewa, Jezu Maria. Sorry. Aktualnie jestem na trzecim semestrze technik usług kosmetycznych. Paznokciami interesuję się od jakichś kilku lat. Na początku hybryda na naturalnej płytce. Od 2 miesięcy utwardzam naturalną płytkę żelem. Nie mam żadnych kursów, wiedzę czerpię z waszego kanału i zajęć. Wiem, że skórki są do poprawy. Nie potrafię sobie poradzić ze środkowym i serdecznym. Rosną w górę. Liczę na jakieś wskazówki. Pozdrawiam. Dodatkowo rzucę zdjęcie inspiracji. Jak rosną do góry i koniecznie chcesz zostawić naturalne paznokcie, no można by było tam coś podziałać, ale to raczej by był dobry do tego nie żel, a akrylożel. Chociaż żel też. No i trzeba by było obniżyć te krawędzie dolne, bo jeżeli krawędzie dolne lecą do góry, to już trochę po ptokach trzeba je obniżyć. Ale jeżeli krawędzie dolne są w dobrym miejscu, to ty apeksem możesz wyrównać to iście do góry pazurów. Ale dobra, zobaczmy. Okej, mamy tutaj lampa, frezarka, frezy jakieś tam gdzieś w tle. To złotko tam w tle niekoniecznie dobrze może tutaj działać, bo jeżeli producent jakoś tam skonstruował tę lampę i tam było białe dno, no to lepiej pod te diody, pod te ułożenie zostawić białe tło, bez ryzyka. Jeżeli chodzi o frezy, to wyglądają dość przyzwoicie, raczej są spoko, to chyba raczej nie są frezy gratisowe. Dobra, ale zobaczmy paznokcie. Jest lekki dramat faktycznie, bo jest bardzo nieczysto, niestety. Jaką ty masz frezarkę? Nie do końca widać model, może gdzieś tam będzie w tle. To może nie do końca jest tak, że paznokcie rosną do góry. Raczej tu jest po prostu źle wybudowany apeks. Praktycznie go nie ma, a za to czubki wolnego brzegu są za grube. Więc to może też być kwestia tego, że zdobienie pogrubiło akurat ten wolny brzeg, bo tu są takie, widzisz, garby. W tym miejscu są takie lekkie garby. A gdyby nadbudować troszeczkę wyżej apeks, troszeczkę cieniej tu na czubku, żeby było, to może by nie wyglądały te paznokcie jakby, że lecą tak bardzo do góry. Druga sprawa to jest taka, widać to świetnie na kciuku, że ty po prostu wyżynasz krawędzie dolne, przepiłowując sobie paznokcia w tym miejscu po prostu. I ten paznokieć zamiast iść sobie normalnie prosto, ty po prostu usuwasz mu te krawędzie dolne, dlatego on wygląda jakby szedł do góry. Wydaje mi się, że one nie rosną do góry, tylko ty ze swoich naturalnych paznokci, które rosną jako owal, kwadrat, chcesz zrobić migdał. I to powoduje wyrżnięcie krawędzi dolnych, a co za tym idzie, te paznokcie wyglądają jakby szły do góry. No. Szukam sobie zdjęcia, żeby móc to ładnie tu rozrysować. Ale mamy tylko to. A tu kciuk. Ja sobie takiego szpica chciałaś zrobić, ale z naturalnych paznokci szpic, migdał czasami naprawdę ciężko zrobić bez wyrżnięcia krawędzi dolnych. Więc no po prostu zrezygnuj. Jeżeli chcesz mieć naturalne paznokcie, to musisz zrezygnować z niestety migdałów. Nawet owal chyba nie do końca będzie ok, bo twoja krzywa C wewnętrzna naturalnego paznokcia jest za szeroka. A jeżeli z za szerokiej krzywej C wewnętrznej chcesz wejść w migdał, to po prostu ucinasz krawędzie dolne. To tak jakby, o, ty masz paznokcie od frontu patrząc. Dobra, niech jest tak. Do migdała jest dość wąska, tak? A ty masz szeroką i płaską. I żeby był migdał, no to musisz po prostu tu wyciąć, żeby było bardziej wąsko, żeby było tak samo wąsko jak tu, tak? To ty musisz wyciąć krawędzie dolne i przez to
Ta, dobra, no nieważne, chyba wiecie o co chodzi, nie? Tutaj już się mi za bardzo analiza włączyła, to ma być chłosta. Więc to na pewno trzeba zmienić kształt paznokcia docelowo, jeżeli chcesz pozostać przy tych naturalnych paznokciach. Więc teraz wypadałoby skrócić paznokcie i czekać, aż odrosną jako kwadrat, miękki kwadrat, ewentualnie miękki kwadrat troszeczkę wchodzący w skłowal, owal, coś takiego na samym czubku i pilnować tych krawędzi dolnych, żeby ich nie wyrzynać. I druga sprawa, no manikir ewidentnie tutaj leży i kwiczy. Frezy nie są najgorsze, a tak to wygląda źle. Jeszcze raz sobie tutaj przypomnę, z jakich ty korzystasz źródeł wiedzy. Tylko to, co miałaś w szkole i z naszego kanału. Ale to jest ewidentnie dla ciebie za mało. Tu jest potrzeba takiego kursu podstawowego, przynajmniej z manikiru fryzarkowego. No i w sumie z manikiru hybrydowego też, ze wzmacniania paznokci, żelem na przykład też. Albo mani hybrydowy, bo tam też możesz wzmocnić leciutko hybrydą paznokcie. I no, ewidentnie, koleżanko, trzeba się tu szkolić, bo będzie chłostane. I proszę wrócić po szkoleniu z paznokciami zrobionymi. Zobaczymy, czy jest... Znaczy, na pewno będzie progres. To by wystarczy doszkolenie się i naprawdę będzie git. Dobrze, to teraz następna osoba, jaką jest Aleksandra. Cześć, mam na imię Ola i mam 20 lat. Pochodzę z małej miejscowości około... powiedzmy około 30 km od Radomia. Niedługo kończę 5. klasę technikum architektury krajobrazu w Radomiu. Paznokciami zaczęłam się interesować już w 6. klasie podstawówki, więc około 7-8 lat temu. Wtedy też po raz pierwszy zakupiłam zestaw startowy Semilaka oraz dual formy z flexi-żelem. Flexi-żel? Robię je do tej pory z dwuletnią przerwą w 2019 roku. Zrobiłam 3-dniowy kurs hybrydy przedłużania na formach oraz uzupełniania i 1-dniowy kurs zdobień. O, pazurki robię głównie sobie, ale zdarza się też, że robię je mamie. Liczę na wskazówki, co mogłabym jeszcze poprawić w swoich pracach. Pozdrawiam tylko oraz całą ekipę Kulo, oczywiście też pozdrawiam. No dobra, to ten kurs był w 2019, 5 lat temu. 2019, 2024 nagrywamy, a chyba w 2023 jeszcze wróciłaś? Nie, to już był styczeń, czyli już 2024. Więc to moim zdaniem dawno wywietrzała ta wiedza po sobie. Krzywa zapominania jest po prostu nie bierze jeńców. Więc jeżeli nie wracasz do notatek, albo nie kupujesz kursów online, żeby się nasycać wiedzą, cały czas ją weryfikować, to może być ciężko, ale zobaczymy, bo może ci wystarczył ten jeden kurs i wszystko będzie okej. Okay. Ja tylko muszę oczywiście swoje obawy tutaj powiedzieć. Tego modelu frezarki osobiście tak średnio lubię, ten model. Szablony lampa raczej wszystko tu okej. Okay. Tu mamy preparat. Widzowie wspierający, bo nagrywam podczas... Znaczy nagrywam. Podczas nagrań tego odcinka jest live dla wspierających. Widzowie wspierający. Wy wiecie, co ja powiem. Wy to po prostu napiszcie. I żeby nie było, że Edyta się czepia. A wy to po prostu napiszcie. A ja to pokażę. Bo to, co ja tu zobaczyłam, to się aż przeraziłam. Bo okej, frezy... są w porządku. Cleaner, good, no może tam nie ma żadnej substancji oleistej. No nie, no frezy są w porządku. Może wy nie widzicie po prostu tego, bo wspierający... Nie wszyscy oglądają na komputerze live'a odcinki i wy możecie niektórych rzeczy po prostu nie widzieć. Więc ci, co oglądają na trochę większych monitorach, to widzą. Nie można używać słów, które chciałabym powiedzieć. Świnty, panie, butelki brudne. Dobra, nie aż tak mocno upaprane jak pierun. Chodzi o to, że tu się ta baza aż wylała i stwardniała. To już całe popękało, więc ten primer kwasowy chyba... ja nie chcę wiedzieć, skąd on się dostał tutaj. Więc no tu... Pierwsze, co robisz, to sprawdzasz, czy to się już nie przeterminowało. Drugie, co robisz...
Ubierasz rękawiczki. Dobra, pierwsze co robisz, to ubierasz rękawiczki. Sprawdzasz, czy to się nie przeterminowało, czyścisz. Potem zeskrubujesz ten utwardzony produkt i czyścisz buteleczkę. No chyba, że się produkt, ten produkt przeterminował, no to trzeba wywalić. Ale to jest bardzo niebezpieczne, bo jeżeli będziesz robiła sobie sama paznokcie, a często nie ubieramy rękawiczek, bo jak robimy sobie paznokcie, no to wiadomo. I to dotykamy gołą skórą tego żelu, nieutwardzonego. Do końca, bo tu trochę się utwardziło. Więc to jest ultra ważne, żebyś zadbała o swoje bezpieczeństwo, bo no nie jest dobrze. Tak jak to powiedział w bajce i nie ma mocni szef Boba. Nie jest dobrze, Bob. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, Bob. Nie jest dobrze. No dobra, ale przejdźmy do tych pazów. A jeszcze nie, bo jeszcze mamy tu produkty. No okej, no dobra. No powiedzmy, pazy same w sobie nie są najgorsze, chociaż troszeczkę grubiutkie patrząc po kciuku, ale nie jest źle, nie jest źle, nie, nie jest to jakiś dramat, to bez dwóch zdań, tutaj dramatu nie ma. Nawet są równe, nawet długości się tu zgadzają, migdał jest migdałem faktycznie, a nie jakimś tam owalem. Krzywa C wewnętrzna całkiem przyzwoita, wewnętrzna i zewnętrzna też, no dobra, tą wewnętrzną, okej. Już wiem, co się stało, że one tak wyglądają troszeczkę grubiutko, bo dobra, tutaj od boku się parę rzeczy pojawiło. Bo krawędzie dolne, czekaj. Co się tu od Janie Pawliło? Wydaje mi się, że tutaj potrzeba grubościomierza. Bo mam wrażenie, że one w strefie stresu mają ze 3 mm. Tutaj z tej grubości można, wydaje mi się, że można spokojnie wyjść. Bo tu już mi jakoś to... Coś mi już tu nie pasowało. Może to strefa stresu jest za gruba, ale od góry całkiem, nie? Manikiru niestety nie widać, bo jest nieostre zdjęcie. Ostrość złapało na te ciczki w tle, a nie na pazy niestety. Może tu coś będziemy widzieć. Tu jest chyba włączony jakiś filtr, bo skóra jest wyblurowana, więc no... Może też dlatego jest tak, że nie wyglądają te pazury jak jakiś dramat, nie? No bo jak zarzucimy filtry i to też często osoby pytające mnie, czy mogą iść na przykład do tego salonu na pazury, bo już tak się sparzyły tyle razy, szukają, nie umieją znaleźć, może ten będzie dobry, bo one, już nawet klientki wiedzą, że stylistki lubią sobie tam podrasowywać zdjęcia. Więc jak stylistka wrzuci sobie tego typu filtr, no... I tu, że ta skóra jest gładka, jak pupa niemowlaka, nie widać ani jednej ryski, nie? No, jak sobie popatrzycie na moją skórę, no to widzimy tutaj, tak, ryski, czy coś, jakiś tam ten... A jak zobaczymy sobie to, no to tu nie ma nic, nie? Okej. Jestem już zadowolona, że przynajmniej, mam nadzieję, to wyczyścisz, bo z pazurami nie jest najgorzej. Teraz tylko zadbać o zdrowie, BHP pracy. Lecimy dalej, proszę Państwa. Mamy tutaj informację od Capsong, że niektóre telefony już systemowo mają blur ustawiony i trzeba go wyłączyć w ustawieniach. Więc kochani, zwróćcie na to uwagę, ponieważ kurczę, no, jak chcecie dostać wskazówki, a macie całe fałdy wyblurowane, no to tam wiecie, no tam edyta nie dojrzy, nie? Trzeba wyłączyć te blury. I wtedy możecie robić zdjęcia do chłosty. Tym razem Żaneta. Hej, jestem Żaneta, mam prawie 17 lat, chodzę do technikum, paznokciami zajmuję się około 4 lata, nie mam żadnych kursów, nauczam się wszystkiego z YouTube'a, chciałabym sobie kupić kurs migdał salonowy. Paznokcie, z którymi przychodzę, wykonane były żelem Claresa, ale uzupełniane clearem z Nuqui. Czarny lakier i top matowy z filmu. Okej. Pyłek cyrkonii wyrwany z odmętów ozdób. Chciałabym się wybronić, że miałam mega tępe cążki i to ewidentnie były ich ostatnie paznokcie. Ojoj. Więc jeśli moje skórki nie są wspaniałe, to właśnie wina cążków. No powiedzmy. Wskazujący leci mi w dół, w tych paznokciach według mnie za mało go skorygowałam i już mnie denerwuje, ale nie ma tragedii. Ogólnie bardzo mi się podobają, bardzo lubię efekt błyszczącego fręcza na macie. W komentarzach zamieszczam zdjęcia
Zdjęcia z datą i od frontu są robione kilka dni później, ponieważ o nich zapomniałam. No to możecie wrzucić po prostu świeżynki, zdjęcia, a potem dorzucić jeszcze jedno zdjęcie takie z datą, że to są same paznokcie, tu jest data, no. Plama na fryzarce jest spowodowana pryskającym w każdą stronę opakowaniem ze zmywaczem do paznokci. Pozdrawiam również. O kurde, najgorzej, nie? No, zmywacz lubi niektóre plastiki, proszę Państwa, rozpuścić. I tego już ani nie naprawisz, ani nic z tym nie zrobisz. Jak już jest plastik rozpuszczony, to je amy, no. Dobra, mamy tutaj pazury. Nie wyglądałem źle na pierwszy rzut oka. Znowu Facebook troszeczkę obciął jakość, więc kurczę, no nie wiem. Niektórzy z Was, jak wrzucają zdjęcia do chłosty, to widać każdy skrawek skórki i coś tam można powiedzieć więcej o tych paznokciach. A niektórzy wrzucają zdjęcia i jest po prostu dramat, jeżeli chodzi o ostrość, więc to, co ja mówię, czasami może się różnić od tego, co Ty widzisz na własnych dłoniach, Żaneta. Bardzo dobrym pomysłem jest robienie zdjęcia czarnym paznokciom na czarnym tle. No dobra, wydaje mi się, że za szybko zaczynasz łódeczkowo iść do góry, bo ty już praktycznie od samej strefy stresu lecisz do góry. Zamiast pociągnąć sobie troszeczkę dłużej te linie i dopiero iść do góry, tylko ja to przykryłam i tego tak nie widać, to dlatego tak wygląda troszeczkę jak kaczy dziób od boku ten pazur, ale to nie, mi to akurat osobiście nie przeszkadza, o ile by wszystkie takie były te pazury, bo to jak wchodzi troszeczkę w slim nails, nie? Ja lubię ten kształt, nawet mi się podoba. Czy bym nosiła? No, korcąca jest ta wolna opuszka. Nosiłabym, ale zaś by trzeba było wszystkim tłumaczyć, że to jest slim, tak jak ja miałam duck nails, nie? No widzowie, po prostu dramat był przy nagrywkach. W skrócie, widzowie wbili donaty na pewien cel, do testów, coś tam było kupowane, już nie pamiętam co. Pochłaniacz. Hurricane już testowany był. I ja powiedziałam, że jak wbijecie do końca miesiąca, było 31, to robię sobie duck nails, nie? I kurde, wbili. A dość sporo brakowało. No i sobie musiałam zrobić te duck nails. No i sobie zrobiłam, kurde, spodobało mi się, a zobaczymy, pierwsze zrobimy na polskim YouTubie uzupełnienie tych duck nails. No i chodziłam przez miesiąc. 2 tygodnie z przedłużonymi, potem kolejne 2 tygodnie z uzupełnionymi. I jakbyście poczytali niektóre komentarze, nie? Pod odcinkami, bo widać moje paznokcie, nie? No po prostu ludzie są... Ja nie wiem, niektórzy się z choinki urywają. Co to za łopaty? Komuś tam gada, jak robić pazę, sama nie umie kwadrata zrobić. No tak, tylko to był duck nails, nie? No bo no, tego typu rzeczy. Widzicie, z czym ja się mierzę w internetach. W każdym razie. Od czego to wyszło? Lećmy dalej. Aha, od slim nails, no. No, żebym pochodziła, ale no, obawiam się, że widzowie nie są na to przygotowani. Tak, mamy... Okej, okay. Tej fryzarki nie znam, tego modelu. Lampa z czarnym dnem, okej. Okay. Tutaj mamy produkty, cążki. All right. No, tam te tunele też nie najgorzej wyglądają. Ciężko cokolwiek więcej stwierdzić, bo na zdjęciach widać ile widać, więc no po prostu sobie darujemy i przejdźmy dalej. O, i mamy tu, proszę Państwa, komentarz odnośnie tej frezarki. Odnośnie tej frezarki mamy komentarz wspierającej Mariki, że frezarka na samym początku była okej. Dla bardzo niedoświadczonej osoby, ale teraz to jakaś masakra. To w ogóle nie jedzie. Lepiej kupić coś lepszego i po prostu nie używać zbyt szybkich obrotów. Tak, bo tą frezarką to trzeba, przypuszczam, plus 10 dać do obrotów, bo jak na przykład masz wariata i na opakowaniu jest podane 4000, no to 4000 na słabej fryzarce, która jak dotkniesz powierzchni, to po prostu do jedynki dojeżdża, no za bardzo nie pofrezujesz. No. To odnośnie jeszcze tutaj Aleksandry. Ale dobrze, wracamy do tu i teraz, kolejna osoba. No i to mi się podoba, bo mamy tutaj u Pauliny przypadek, już widzę, dysku Google, gdzie no nie ma wymówek, Facebook nie obetnie jakości, bo jest to wszystko na tak jakby innym serwerze, nie wiem jak to nazwać, ja się na tym nie znam. W każdym razie polecam korzystać,
ponieważ wygodniej się wrzuca te zdjęcia i tylko dajesz link. I jest zero obciętej jakości, więc tak jak masz w telefonie, tak jest na dysku Google. Dobra, ale czytamy, co tutaj Paulina napisała. Hej, mam 22 lata, pochodzę z okolic Rybnika, paznokciami interesuję się od około 2 lat, ale teraz miałam roczną przerwę. Czyli mniej więcej powiedzmy rok, tak? Dobrze mówię? Mniej więcej rok. W przyszłości chciałabym otworzyć coś swojego, póki co studiuję. Stylizacja, którą poddaję chłoście, to delikatne przedłużenie na szablonach papierowych, żelem z namalowanym fręczem i cyrkoniami. Próbowałam wyprowadzić paznokcie na prosto, ale niestety nie jest to zbyt proste. Mam bardzo krzywe palce, wyginają się w różne strony, skórki poranione, bo mam bardzo zły nawyk szkubania. Ślązoczka. Ewidentnie. Szkubać. To jest skubać. Nie? Więc nie jest błąd językowy, tylko po prostu gwara. I odrywania. Przy stylizacji dla bezpieczeństwa jedynie odsunęłam i wycięłam bez frezów. Posiadam kurs kompletnej stylistki, doszkalam się z YouTube i Insta, głównie Just Nails Indigo. Najbardziej sprawia mi problem dobre podcięcie szablonu. No to jak masz klub kompletnej stylistki, w takim razie trzeba zobaczyć, zaraz ci powiem, który kurs. Pozdrawiam również. Zobaczymy, jaki kurs, bo jaki to kształt był robiony. Kwadrat. No dobra. Myślę, że do tej długości to nawet możesz balerinę zobaczyć. Bo po prostu troszeczkę będzie wąższy ten kwadrat. Bo jest najbardziej obszerny ten kurs. Dobra. Good. Ja sobie zaczęłam od tego pazura. Od produktów. Dobra, nie jest zły ten kształt. Perfekcyjny French by trzeba było zobaczyć, bo taki troszeczkę kanciasty ten French. I troszeczkę chyba pod złym kątem piłujesz, bo za bardzo widać grubość wolnego brzegu po bokach. No faktycznie jest trochę krzywy ten pazur. Trzeba go będzie troszkę naprostować, bo ty leciałaś według ostatnich, mam wrażenie, dwóch paliczków, ale może szłoby go troszkę skorygować, gdybyś dobudowała bardziej tu krawędź dolną. Troszkę ją by trzeba było dobudować. Dobra, już to tak po całości pomaluję. Tu troszkę brakuje żelu. A tu by trzeba było po prostu wydłużyć linię boczną. I myślę, że byłoby troszkę lepiej. Tak, tu poszerzyć pazura, a tu wydłużyć linię boczną. I myślę, że... Czekaj, jeszcze zrobimy tak, żeby tak mniej więcej było widać ten kształt. Myślę, że to by już tutaj pomogło. Jeszcze troszeczkę bardziej trzeba tu wydłużyć linię boczną. No. Tak, myślę, że to by było git. Przed i po. Tu poszerzyć, tu wydłużyć. I może nie będzie. Zobacz, jak ci się to będzie podobało. Ale też czasami po prostu nie warto jakoś tak na siłę prostować paznokciem palca. Bo czasami to po prostu wygląda bardziej, jeszcze bardziej śmiesznie po prostu to wygląda. I no, trzeba to tak wypośrodkować. Troszkę naprostować, ale nie jakoś przesadnie. Tak też myślałam, że tutaj troszeczkę brakowało produktu. Jest tu lekki prześwit. No, na podstawie tych zdjęć też więcej nie jestem za bardzo w stanie stwierdzić. Wiadomo, że to jest krótki pazur, nie trzeba jakichś, nie wiadomo jakich tutaj apeksów budować. Nie wiem, czy nie jest po prostu ten paznokieć za słabo ściśnięty, szablon pod nim. Może by się przydało troszeczkę wyżej dać ten apeks, taki smuklejszy by ten paznokieć był. Trudno mi jest stwierdzić. Nie ma tragedii jakiejś wielkiej, więc lecę dalej. Kolejna chłostana osoba to Aleksandra. Hej, mam na imię Ola. Pochodzę z okolic Kalisza, Wielkopolska. Jestem mamą dwóch córek na pełen etat. Z racji tego, że dzieci malutkie, to siedzę w domu i nie pracuję. Dorabiam sobie do domowego budżetu na pazurkach.
przyjmuje znajome, koleżanki, sąsiadki, rodzinę. Oj, tu mamy prosperujący biznes. No trochę tych klientów jest i trochę doświadczenia jest zebrane. Gorzej, jak są pielęgnowane złe nawyki. Ale co się okaże? Narzędzia sterylizuje u dentysty. Wszystko, co ma być jednorazowe, jest jednorazowe. To jest ogromny plus. W chłoście jestem już nie zliczę, który raz. Cały czas się uczę i wracam mądrzejsza o twoje rady. O, kurde, nie kojarzę. Może po pazurach skojarzę. Wiecie, to jest który odcinek? 196? Jak ja to muszę wszystko pamiętać, nie? Chodzę do rocznej, zaocznej, weekendowej szkoły stylizacji paznokci. O, fajnie! Na zdjęciach przedłużanie na formach papierowych. Pozdrawiam cię, Edytko, i całe kulo chłoste, ile wlezie, zawsze się czegoś nauczę. Alright. Zaoczna szkoła weekendowa stylizacji paznokci. To brzmi, że tak powiem, intrygująco. Ale dobra, zobaczmy. Mamy tak, tutaj szkolenie chemia fizyka. Dobrze. I 5 kształtów. Reklama, marketing, praca z klientem, mani hybrydowy plus kombinowany, narzędzia wysterylizowane. Tak nie do końca widać, czy są, ale no powiedzmy, że są, bo nie ma tych pasków, nie? Nie widzimy koloru. W każdym razie, z tego co widzę, to raczej produkty żgit, lampa w porządku. Dobra. Oj. Co mnie tutaj bardzo zmartwiło? Zmartwił mnie fest, że lampa jest włączona, a tu są pędzelki. Nie wiem, czy przy okazji robienia tego zdjęcia, czy one przypadkiem nie ucierpiały. I bo zawsze tam gdzieś w środku jest troszeczkę produktu, nie? No i jak dasz te pędzelki do lampy, no to no, może być ameno. Tu mamy pazy, dobra, mamy już pazy. Na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo estetycznie, jest ładnie top nałożony, gładziutko, bez tam żadnych wypukłości. Zobaczmy jeszcze tutaj. Kolor ładnie domalowany do skórek, ale zaciekawiła mnie ta faktura topu. Jest jakby taki pomarszczony, taki troszkę mi to przypomina jak nałożenie topu na tytan, tej pierwszej warstwy, tak jest pomarszczona. Ale nie wiem, może mi się tylko wydaje, że tak jest. Coś tam z nim, nie wiem, może to oliwka. Chyba serdecznie jest troszeczkę za dłuższy w stosunku do reszty, ale to może być złudzenie optyczne. Zmierz se najlepiej po prostu. Dobra, mam tutaj kawałek filmiku. No, nie do końca. Kurczę, no Facebook, więcej jakości nie ma. Nie do końca widać wszystko. Wskazujący się troszeczkę różni od reszty i od góry i od boku, ale tak drobno się różni. Chodzi o to, że jak popatrzymy sobie na niego od boku, ogólnie na paznokcie od boku, na to po prostu może zwrócić uwagę. To tu mamy takie coś, że dzióbkowo idzie do góry, a tu mamy po prostu płasko. To samo tu. Więc te krawędzie dolne w małym wskazującym są takie, w serdecznym środkowym inne. Na to można zwrócić uwagę, żeby po prostu to wyrównać. I jak już jest, tak wygląda paznokieć, no to łatwiej po prostu, no po prostu chyba to najłatwiej troszeczkę tu upiłować, tak? Żeby wszędzie były tak samo gładkie te krawędzie dolne, nie? No dobra, więcej chyba z tych zdjęć nie wycisnę. Skórki całkiem. No jest estetycznie, z drobnymi rzeczami do poprawy, ale są takie naprawdę niuanse. Niuanse, które jest łatwo i szybko skorygować. Czasem krem przez konsystencję właśnie tworzy takie grudki na topie, dokładnie, więc to może być to, bo wydaje mi się, że ogólnie to był ładnie nałożony, tylko to była kwestia właśnie tej czegoś na zrobione paznokcie nałożonego. No dobrze, lećmy dalej do kolejnej osoby, którą jest Agata. Szybko zaczynacie. Hej, mam na imię Agata, 12 lat. Pochodzę z okolic Bydgoszczy. Interesuję się paznokciami od małego. Ale ty jesteś teraz mała? To jak, od jak bardzo małego?
12 lat to ty jesteś dzieckiem, więc zanim uwlęcia... Nie no, żartuję sobie, ale okej. Najpierw malowałam je lakierami tradycyjnymi, potem hybrydami, a niedawno zaczęłam przedłużać swoje naturalne paznokcie. W wieku 12 lat, Agata? Powiem wam tak, ja w wieku 12 lat... No dobra, nie było za bardzo stylizacji paznokci wtedy w Polsce, ale kurczę, wydaje mi się, że przedłużanie w wieku 12 lat na sobie... To trochę za prędko. No, zwłaszcza, że tutaj na przykład Malina napisała, że ja mieszałam zupę z błota w tym wieku. No. No okej, okay, no. O ile się robi coś bezpiecznie, bez szkody na zdrowiu i psychicznych, bez psychicznych szkód. No dobra, no powiedzmy, że okej. Okay. No Adaś zaczynał naglik w wieku 11 lat, ale on się szkolił, on używał sterylnych narzędzi i tak dalej. No. Wiedzę czerpię głównie z waszych filmików. Pozdrawiam całą ekipę Kulo oraz czekam na chłostę. Dobra. No dobra. Znowu jest jakiś blur, więc nie wiem, jak to będzie. Bardzo mocno wyżynasz krawędzie dolne. I chyba nawet zalewasz skórki. A tutaj co do tego wyżynania, to ja już od góry widzę, że tak jest, ale tu przynajmniej tutaj troszeczkę z boku widać te wycięcia. Bo mniej więcej tak powinien ten migdał, w sumie owal wyglądać i brakuje dość sporo krawędzi dolnych. Tutaj też jest wycięcie. Oj. Czyli pielęgnowane są złe nawyki. Pewnie pod złym kątem jest piłów. Ja nie wiem, czy to nie są gotowe tipsy naklejone. Trochę na skórę. I na to jest jeszcze coś nałożone, co zostało nałożone tak... No niezbyt dobrze. Są góry i doliny, apeksu nie ma. Może to są flex tipsy, więc tam nie trzeba jakoś... No nie, flex tipsy nie są aż takie płaskie. No nie jest dobrze niestety. To wygląda jak naklejone coś na twoje paznokcie. No niby tu są szablony pokazane. Ojejku, ta frezarka. To jest zło. Tego typu frezarki. Frezy. Gratisowe. Do frezarki dołączone. Czyli samo zło. No jest słabo, Agata, więc szkoda by było robić sobie już od małego takie złe nawyki. Ze wszystkiego jesteś w stanie wyjść, jest w tobie potencjał, no tylko musisz przejść szkolenie. Ja rozumiem, jesteś młoda, kieszonkowego jest tyle, ile jest, no ale są takie fajne promocje na kursy na Kulo, że czasami za parę dyszek można świetny kurs sobie kupić, więc jak już to robisz, jak już te rzeczy masz i cokolwiek bym nie powiedziała, to raczej nie przestaniesz. No to przynajmniej się doszkól, okej? Okay? Polecam tobie migdał klasyczny akryloželem na sobie. I przejdź na akryložel, wszystko ładnie wygłaszczesz, nie pozalewasz tak tych skórek jak teraz. No to jest taka moja osobista prośba do ciebie. Tak? Doszkól się, zdobądź wiedzę, jak robić dobrze te paznokcie i je zacznij robić dobrze. Bo na razie jest tak se bardzo. O, nawet tutaj mamy informację na czacie, że Paweł organizuje bezpłatne kampy i też się można doszkolić na takich bezpłatnych kampach, więc obserwujcie kanał Kulo, Instagrama InstaKulo i tam są naprawdę fajne informacje o nie tylko promkach, ale też o bezpłatnych dawkach wiedzy. I to, że kogoś nie stać na wiedzę, to są tylko czyste ambaje. Moim zdaniem, jak ktoś chce, to znajdzie dostęp do fajnej wiedzy, bo my nieraz dajemy wam przeróżne dawki wiedzy, bezpłatnie totalnie, a zawsze można zamiast 10, 20, 30 koloru, lakieru, kupić sobie po prostu kurs online i sobie go mielić, zrobić notatki i dowiedzieć się fajnych rzeczy. Polecam. Więcej wydawać na rozwój, a mniej na lakiery. Daj znać w komentarzu, co najbardziej lubisz oglądać w serii Chłosta.